Trzęsienie ziemi, które zniszczyło Tokio. 1 września 1923 roku o godzinie 11.58 i 32 sekundy doszło do trzęsienia ziemi w Tokio w regionie Kanto. Miało ono siłę 7,9 stopnia i w jego wyniku zginęło ponad 100 tysięcy ludzi. Szacuje się, że mogło to być nawet ponad 140 tysięcy ludzi. Do tego kilka kilkanaście tysięcy ludzi zginęło z powodów silnie związanych z trzęsieniem ziemi, ale o tym później. Trzęsienie ziemi trwało od 4 do 10 minut i poza Tokio olbrzymie szkody powstały w całym regionie Kanto. A z dużych miast potężne zniszczenia dotknęły też Yokohamę. Yokohamę, w której zniszczenia mogły być nawet większe niż w Tokio. Co ciekawe, tylko trochę ponad 10% ofiar zginęło w wyniku Zawalających się budynków. Reszta niestety zginęła w olbrzymich pożarach, które wybuchły po trzęsieniu ziemi. Do tego należy dodać obsuwającą się ziemię oraz tsunami. Ale to właśnie pożary stały się czymś najgorszym. Drewniana zabudowa oczywiście bardzo gęsta zabudowa silny wiatr to wszystko spowodowało, że ogień rozprzestrzeniał się w sposób błyskawiczny. Do tego Gaszenie tych pożarów właściwie było niemożliwe. W ten sposób pożary objęły gigantyczną przestrzeń. Zniszczeniu uległo prawie 600 tysięcy domów. Prawie 2 miliony ludzi straciło dach nad głową. Szok i zniszczenia były tak duże, że rozważano nawet przeniesienie stolicy, obawiając się, że odbudowa nie będzie możliwa że poniesie się w ten sposób zbyt duże koszty ale jednak zdecydowano się, że Tokio i Yokohama zostaną odbudowane. Do tego ta odbudowa została przeprowadzona w taki sposób, żeby wprowadzić nowoczesne budownictwo, nowoczesny plan modernizacji, nowoczesne sieci dróg, linii kolejowe. Czyli zmieniono dosyć, że kształt Tokio i Yokohamy, do tego mocno zaostrzono przepisy budowlane. Ale trzeba wspomnieć o kolejnym mrocznym rozdziale tej historii czyli reakcji Japończyków, którzy zaczęli oskarżać cudzoziemców, głównie Koreańczyków, o chęć wykorzystania tej tragedii, tego trzęsienia ziemi i po prostu zaczęło dochodzić do linczów, samosądów. W ten sposób mogło zginąć nawet 10 tysięcy ludzi. Poza Koreańczykami, Chińczykami i Japończykami mówiącymi rzadkimi dialektami, te zamachy, te ataki były też wykorzystywane przeciw wrogom politycznym. Oczywiście część służb porządkowych próbowała się temu przeciwstawić, część z nich w tym pomagała albo po prostu nie przeszkadzała. I właśnie to, ta liczba prawie 10 tysięcy ludzi, może nawet więcej, należy ją dodać do tego, że to trzęsienie ziemi zabiło Spowodowało śmierć ponad 100 tysięcy ludzi. Co jeszcze bardziej przeraża w tym trzęsieniu ziemi, że to nie tylko trzęsienie ziemi, nie tylko pożary, ale również późniejsza działalność ludzi doprowadziła do śmierci potężnej liczby osób. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.